Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hubby Life'a. W dzisiejszym materiale trzeci już odcineczek z... No właśnie, z Deagle Only. A przed nami meczek na zonie. Wcześniej grałem meczek na prowincji, niestety mnie wyrzucili. To było kilka rund, więc nawet wam nie pokażę, więc nawet nie ma co się martwić, to nie był odcinek stracony. A my lecimy z tą pierwszą rundą, zobaczymy jak zagramy. W ogóle zaczynamy po teru na mapie Zone 9. No i co, no i lecimy, nie? No kurczę, tutaj trzeba wygrać. No i tutaj już ciekawie. A nie, oni mają jeszcze pistolety. Dobra. Jest jeden frag, to już musimy się cofnąć. Dobra, dostał. Niech tu tylko no podejdzie. What the fuck, co im bez schowek grają? A no tak, przecież my nie gramy na żadne elity. Runda ugrana, trzy fragi zdobyte. Ja sobie znowu pójdę po ta, mam nawet dobrego respa, to coś tutaj dorzucimy. Jakieś granaciki. A w ogóle 2 kwietnia o godzinie 19 zapraszam was na live, na którym apostołowie będą się mierzyć z drużyną nie pamiętam już jaka nazwa, ale drużyna w turnieju Legend lub Legends League. Będziemy walczyć o półfinały, więc zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Będzie komentator z fajnej półki. Będzie co oglądać. Uff. No kurde, nie mogę nikogo trafić. Ten rusek... O nie, ten rusek mi każdego zabiera. Hehe. Siema. Ja w ogóle miałem 7, jak mi się tak szybko przeładował, kurczę. Właśnie, dzisiaj środa. Godzina 18, taki piękny dzionek. Co tam porabiacie? Bo ja myślę iść sobie na boisko coś pokopać. Dzisiaj chyba nie mam treningu, więc coś takiego luźnego by się przydało. Jakieś strzały czy coś. Dobra. Taki o, one way. Jakby ktoś nie wiedział, jak rzucę one way, to taki poradnik był. Taki trochę na szybko. Najwięcej fragów na razie mam. Z tego digielka. Więc jest sztos. Teraz rzucimy pakę, żeby nie był. Albo wiecie co, albo weźmiemy tą pakę. Jak oni nie znają, oni nie znają. Kto dał takiego flesza? Ruskie. To już powinna być taka zasada, nie graj nigdy z ruskim. Dobra. Ajaj, nice try, ale no blisko było. A i tak 5-2, ciężko było coś w ogóle zrobić. A to i zaigluje, napiszę. Go A. O. O Jezuniu. Dobra, porobili tam tego typa na górze. A no został jakiś typek tutaj. Ma połowę HP, nice flash. Jakbym jeszcze takiego fraga zdobył tutaj, no to byłoby śmiesznie. Jak na razie tutaj... O, jest tutaj, jest. Po lewej stronie wariat. Wariacik. Myślał, że ucieknie. A to nie ma tak łatwo. Przed Hubbym się nie ucieka, mordo. Co ty to? A szczególnie w Deagle Only. Nie no, teraz mamy spoko pozycję. W ogóle mówiliście, żebym kupił skina do Deagle'a. No to kupiłem. Chyba nie jest najgorszy, co? Nie wiem dlaczego jest tak uważany jako, nie wiem, jakiś taki tani skin. Moim zdaniem powinien być przynajmniej jakości niebieskiej. Oj, mordo.
Ale to było szybkie. Jak to na highlights chyba pójdzie. Dobry strzał był. A i taką małpą bym zagrał na takiej dużej mapie, ale... Jednak seria zobowiązuje, no. W ogóle to wpadajcie na mojego Instagrama, ponieważ tam pokazuję bardzo dużo swojego prywatnego życia. Na przykład co robię i tak dalej, jak wygląda mój dzień, oprócz nagrywania na YouTubie, więc... Moim zdaniem to jest mega ciekawe. Jeszcze gość na plecy idzie jeden. Oj. Mamy go, na daleko mamy. No i łatwiutko, tylko kurczę ten kreatyw mnie trochę tak, wiecie, no... Chciałbym tutaj zrobić naprawdę dużo fragów, a trochę się nie da, bo ten gościu tak... No ciśnie, no. Ale on ma 9 fragów w skałach, a więc no proszę was. Można powiedzieć, że jeśli... No ale tak jak mówiłem, 1000 obserwujących na Instagramie i lecimy z daily. Więc to jest takie postanowienie, a oprócz tego przecież jest do zrobienia daily pod handcamem. Tam 1000 lajków i będzie daily, więc robicie tu 1000 i tu 1000 i będzie podwójne daily, więc no to jest coś fajnego, moim zdaniem. Warto się zaangażować. Gościu. Jeszcze bania na koniec. I gitarka. Oj, już psycha siadła. Im już tutaj psycha siadła niestety. O, już się zaczyna usuwanie. Dam na nie. Oj. Nie dało się tego inaczej zrobić. O Jezu. To nie daj rady, no nie. Wow, ruski. Ty wariacie. No, a tak jak mówiłem, no to mega was proszę, moi drodzy, abyście udostępniali te filmy, ponieważ YouTube ostatnio ogólnie ucina zasięgi, więc żeby ludzie się dowiedzieli o tym w ogóle, że taki kanał istnieje, że można robić takie rzeczy w standoffie, że są takie na przykład mistrzostwa i takie mecze, no to zapraszam was do tego, abyście udostępniali po prostu moje filmy i będzie mi mega miło, a z racji tego, że będzie więcej wyświetleń, to będzie więcej filmów. To też tak działa, mnie to jakoś motywuje. Ty, patrzcie. Patrzcie, jaki wariat na fejka. Widać, że oglądał Cyberstars. No i patrzcie, no i na przykład taki rusek, który się nazywa, jak on się nazywa? Eleja. No to taki rusek, na przykład, on ogląda sobie turnieje standoffa, ogląda różne mistrzostwa, Global Pro League, Sfara Tournament, chyba tak się nazywał jeden turniej, taki bardzo duży, gdzie tam chyba 11 tysięcy na żywo oglądało go w jednym momencie. No i taki rusek sobie ogląda i on jest świadomy, że ta scena idzie jakoś do przodu. No i też pomaga, więc wy też pomagajcie, no i razem polecimy do przodu. A na razie to paka leci na A. A to jest ostatni gościu. Dobra. No nie, no fragi mi kradniesz, gościu. I tak sobie myślę, że powoli będziemy chyba kończyć ten meczyk. No tego Eleja no to chyba można. Bo on i tak mało gra. A że my tutaj gramy orangę, a nie gramy z apostołami, no to można. No tutaj bijemy się jak reksie o szynkę. A tak powiem wam jeszcze, że meczy z apostołami, takich na live, będzie więcej, ponieważ ogarnąłem kilka spraw i tak dalej, więc to będzie takie fajne. No i nasi, kugrywamy to, yeah, 10 do 2, wygraliśmy, no i jazda. To już będzie czwarty rozegrany mecz, no bo z tego trzeciego mnie niestety wyrzucili, więc tak trochę, no unlucky. No ale cóż, 10 do 2, 11 fragów do 5 zgonów, nieźle, w ogóle graliśmy na goldy 4 i 3, wow, silvera mieliśmy, dobra, mniejsza. No, trzy rozegrane mecze. No i najsik, 3 rozegrane mecze. Ja wam dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za to, że byliście, oglądaliście. Zostawcie łapeczkę w górę, wrzućcie to gdzieś do siebie, nie wiem, udostępnijcie. Zostawcie fajny komentarz, co myślicie o tym meczyku i w ogóle o takich planach, które mam. A ja wam dziękuję, trzymajcie się, no i hejka.